lustro dla wszystkich osób, którzy myślą o powrocie. Lustro pod tytułem Czy wrócimy do siebie? Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Zobaczmy sobie, proszę Państwa, rozkład lustro z kart Lenormanda plus do tego poradę z kart Tarota, z Energy Oracle i Oraklu Miłosnego. Więc zaczynajmy. Tą wróżbę kieruję dla wszystkich osób, którzy mają kryzys, być może zerwali relacje i chcą do siebie powrócić, myślą o powrocie, nie wiedzą, co myśli osoba, właśnie partner, partnerka, o właśnie, w której jesteście zakochani, czy też chce tego powrotu, więc zaglądniemy sobie, co on, czyli ta osoba, o którą pytacie, lub ona, tak zależy od konstelacji tutaj, czyli co on, ona myśli, co czuje, co zamierza, czy chce powrotu do Was. Dobrze? Oczywiście proszę zawsze te wróżby dopasowywać do swoich spraw, swoich sytuacji osobistych, ponieważ no, jest tyle rozmaitych spraw, tak, są te konstelacje trójkowe, są jakieś tam romansy, są jakieś nowo poznane osoby, są długotrwałe związki, są rozmaite konstelacje, więc proszę dopasować i wziąć to, co do Państwa życia pasuje. Jeszcze chciałam powiedzieć, że proszę zawsze te wróżby bardzo realistycznie oceniać, ponieważ nieraz zdarzają się tutaj słuchacze, słuchaczki, którzy na przykład nie mają kontaktu ze sobą 3 lata. Mąż, przypuśćmy, odszedł do innej. Ona chce powrotu, oczywiście, ale proszę Państwa, to nie są wróżby, jeśli ktoś ma tak długie rozstanie lub rozwód, lub no naprawdę, przypuśćmy, ta osoba, o którą pytacie, założyła sobie już zupełnie inne życie, jest już w zupełnie innej energii. Więc to są wróżby tylko dla widzów, którzy na przykład się krótkotrwale, w krótkim dystansie czasu pokłócili, zerwali raptownie, ale to są takie kryzysy, powiedzmy sobie, do pół roku, gdzie jest jeszcze ta opcja realna, by do siebie w ogóle wrócić, tak? Nie jest to opcja realna, jeśli mi we wróżbie wyjdzie tak, wrócicie do siebie, a partner, o którego pytacie, jest już od 3 lat w innym związku. To raczej moja wróżba z takimi przypadkami, które są bardzo jakby no, totalnie już zastarzałe, tak? Raczej nie będzie rezonować, ponieważ jest to raczej nierealistyczne, by ten partner nagle porzucił, przypuśćmy, inne małżeństwo, które już sobie dawno założył. Także proszę Państwa realnie myśleć o tych wróżbach, dobrze? To są zawsze tylko tendencje na krótki czas. Dlatego na przykład aktualizuje się lustro co tydzień, ponieważ to są energie na krótki czas. Energie mogą szybko się zmienić. Na przykład jeden smile, jeden czat, jeden telefon, już może się cała energia zmienić, tak? Więc proszę myśleć realistycznie o tych wróżbach, dobrze? Nie robić sobie jakiejś nadziei. Na przykład ja nie chcę robić nikomu nadziei, jeśli moja wróżba jest pozytywna, mówi tak, wrócicie do siebie, czyli pełna euforia, a Wasz partner, o którego pytacie, czego ja nie wiem, prawda, ja nie znam tu wszystkich Waszych przypadków, jest już od 5 lat w innym małżeństwie, prawda, no to raczej absolutnie nie jest to wróżba dla takich ciężkich, powiedzmy sobie, przypadków, tak? Te energie są krótkotrwałe, mówię, no taki kryzys, który jest w związku no maksymalnie do 6 miesięcy, ale naprawdę nie dłużej, prawda, bo to są no, to trzeba realnie zawsze dopasować do siebie, do swojej sytuacji, czy są szanse powrotu, trzeba to również po prostu analizować bardzo realistycznie. Dobrze, więc zobaczmy sobie. Kochani, co będzie właśnie tutaj u Was, czyli właśnie w takich związkach, którzy mają obecnie kryzysy. Czy powrócicie do siebie? Pierwsza strona to jest u mnie strona lewa, u mnie, u Was to może być odwrotnie.
u mnie strona lewa i to jest właśnie kobieta. Kobieta, czyli osoba pytająca. Nawet jeśli mężczyzna teraz patrzy, jest osobą pytającą, to jesteście wy. Tak? Tej stronie można sobie też według płci i energii odwrócić, tak, żeby dopasować rzeczywiście do realności, ponieważ ja nie znam was wszystkich, waszych kłopotów. Więc to jest osoba pytająca. Tą będę czytać jako pierwszą. Natomiast osoba, o którą pytacie, czyli partner, partnerka, o którą pytacie, z którą nie macie teraz być może regularnego kontaktu, to jest właśnie ta karta. U mnie to jest strona prawa i tą stronę będę czytała jako drugą. Więc zaczynamy, kochani. Zaczynam od strony osoby pytającej. Osoba pytająca czeka na jakieś informacje, na kontakt. Właśnie od osoby, w której jest zakochana, z którą nie ma regularnego kontaktu. Czeka, pragnie tego kontaktu, pragnie tutaj no, pisemnego lub telefonicznego kontaktu lub spotkań, w każdym bądź razie regularnych tutaj kontaktów, odnowienia tych kontaktów. Jednakże jesteście, czyli wy, którzy pytacie, bardzo nieufne. Bardzo nieufne. Myślicie, że ta osoba, w której jesteście zakochani, was okłamuje. Jest nieuczciwa w stosunku do was, nosi jakieś maski, jest po prostu no, tutaj jakaś, powiedzmy, fałszywa, nie chce pokazać swojej uczciwej twarzy, tylko zagrywa coś z wami. Także jesteście nieufne. Nawet gdyby doszło do tego kontaktu, to czuję to z tych kart, że jesteście w dalszym ciągu nieufne, pomimo to, że pragniecie tego kontaktu. Kontakt może się odnowić, jest już, przypuśćmy, w drodze, ale wymaga jeszcze czasu, wymaga jeszcze jakiegoś dłuższego czasu, ponieważ karta statku jest powolna. Tęsknicie, również jest to karta tęsknoty, czyli tęsknicie za tym kontaktem, za tą osobą, o którą pytacie. Na pewno jest tu tęsknota. I ten kontakt właśnie pisemny przyjdzie, pomimo to, że jesteście nieufne, pragniecie i tęsknicie bardzo za tą osobą. Jeśli były jakieś kłamstwa, właśnie przez co zerwaliście ten kontakt i jest teraz stan ciszy, to właśnie jest to zerwanie kontaktu poprzez jakiś fałsz, poprzez jakieś kłamstwa, być może intrygi, oszustwa, być może zdrady i dlatego jesteście w takim stanie właśnie nieufności. Ale pomimo to pragniecie kontaktu i w głowie, na poziomie głowy właśnie, bo to jest ta górna linia, to jest poziom mentalny, czyli głowy, myślicie o tym, że chcecie ten kontakt, pomimo właśnie tutaj tych jakichś oszustw, które między wami były. Teraz tu pokazuje mi się sama osoba pytająca, czyli wy, kochane, która jest zdezorientowana. Myślicie, że właśnie partner zagrywa z wami nieszczerze, że partner być może jest dwulicowy i ma jakąś jeszcze inną opcję lub inne opcje i nie wiecie, czy wybierze właśnie was. Zdajecie sobie z tego sprawę, kochane, że no, powrót tego partnera to jest ryzyko, czyli być może się uda, być może się nie uda. Jednakże patrzycie w stronę tego ryzyka, jesteście gotowi podjąć to ryzyko powrotu. Oczywiście na dwoje babka wróżyła, czy się uda, czy nie uda ten powrót, czy będzie to no, rzeczywiście dobra decyzja, ale to ryzyko w grze jakby należy podjąć, by się dowiedzieć, ponieważ chcecie tego powrotu. Jesteście jednak niepewne, tak jak mówię, i też myślicie, że z wami partner zagrywa nie szczerze, nie. No nie wierzycie mu, myślicie, że jest taki dwulicowy, że zagrywa właśnie jeszcze być może z innymi jakimiś tu kobietami lub osobami i właśnie nie bardzo tutaj jesteście pewne siebie, jesteście też na rozdrożu, nie wiecie, w którą stronę się to potoczy, lecz w głębi serca chcielibyście właśnie jakiś konkretny kierunek tego związku, by, przypuśćmy, był powrót i byście razem spróbowali właśnie w jednym kierunku, w którym wskazuje tu kompas, pójść razem i spróbować podjąć to ryzyko, tak? I jeszcze raz po prostu dać sobie szansę. To macie w sercu, chcecie tej szansy, chcecie tego ryzyka, także w sercu na pewno macie tutaj pragnienie powrotu,
To widzę, pomimo tej dezorientacji teraźniejszej, jesteście gotowi podjąć ryzyko. Teraz, kochane, co zamierzacie, co chcecie? Chcecie kontaktu, chcecie właśnie, by połączyć się z tą osobą, o której myślicie, by był kontakt pisemny, czy by były spotkania, byście się zobaczyli. Chcecie znowu pójść, podjąć to ryzyko, bo też te mosty są niebezpieczne, strome, wysokie, przestarzałe, więc chcecie przejść przez tą trudną jakby drogę i podjąć to ryzyko, ale chcecie się zobaczyć, skontaktować, nawiązać kontakt i myślicie, że będziecie wtedy właśnie szczęśliwe. Karta gwiazdy, karta nadziei, spełnienia marzeń, też karta szczęścia, w sumie, znaczy nadziei na szczęście, tak? Nadziei na pozytywne właśnie zmiany, więc wierzycie w to, macie nadzieję bardzo, tutaj widzę silną, że ten kontakt odnowiony, że się uda, pomimo tego, że jesteście niespokojne, nerwowe, jest jakiś chaos tutaj, no, w waszych myślach, uczuciach, sercu, głowie, to chcecie podjąć to ryzyko i chcecie też podjąć jakieś rozmowy z partnerem na temat tego powrotu, nowej szansy, nowego początku, pomimo że będą to rozmowy być może jakieś takie tutaj nerwowe, no, frustrujące, niespokojne, które, no, zawrócą wam tutaj jakby uczucia, jakiś zrobią zamęt, powiedzmy, ale na pewno te rozmowy będą konieczne i jesteście tutaj przygotowane, ponieważ co zamierzacie, tak? Zamierzacie tutaj podjąć te rozmowy i macie wielką nadzieję, że te rozmowy właśnie wyjaśnią coś między wami i doprowadzą właśnie do nowego początku, czyli wy z waszej strony chcecie tutaj podjąć wszelkie jakieś dyskusje, dywagacje na temat powrotu. Jesteście gotowe, kochane, czyli czekacie na komunikację, czekacie, patrzycie, wyczekujecie, jesteście gotowe na te rozmowy takie nerwowe, jesteście też zaniepokojone właśnie, kiedy to się wydarzy, jesteście bardzo tutaj zdezorientowane, chcecie mieć jakiś kierunek rozwoju tego związku, no nie ufacie, jesteście nieufne, pomimo to chcecie podjąć ryzyko, spróbować jeszcze raz, musicie być cierpliwe, ponieważ to zajmie dłuższy czas, ten powrót, tak? Także musicie być cierpliwe, będzie to dłuższy proces, ale już otwiera się jakaś perspektywa powrotu. Także no, wy tutaj definitywnie czekacie na powrót partnera, czekacie być może na gest, na komunikację ze strony partnera, obwiniacie go właśnie tu za jakieś kłamstwa, jesteście nieufne, ale pomimo to chcecie tego powrotu, kochane. Dobrze, zobaczmy teraz kartę Tarota, co mówi o tym. Karta papieża, czyli karta kapłana. Karta kapłana mówi o pokonaniu tych wszystkich problemów, o przejściu tych wszystkich stopni zawikłań, tutaj jakichś ciężkich, obciążających was właśnie kryzysów i wiara w to, że będzie lepiej, że będzie tu światło w tunelu, czyli powrót. Też jakby tutaj to jest karta cierpliwości, że musicie w cierpliwej tutaj pozycji, tak, tak jak ten kapłan siedzi po turecku, czeka, uśmiechnięty, z pozytywnym tutaj myśleniem, czeka właśnie na ten powrót osoby, o którą pytacie. Czyli jest pełen wiary, pełen nadziei, pełen właśnie pozytywnej energii, że to wszystko rozwinie się dobrze. Czyli karta ta zwiastuje właśnie stabilność tutaj związku i powrót, na pewno powrót, ponieważ kapłan wierzy w to, że jest możliwe wybaczenie i powrót właśnie tutaj do tej relacji, by budować coś stabilnego, by spróbować jeszcze raz. Orakel miłości, co mówi? Honeymoon. Okej, czyli no, piękne czasy, jak to się mówi po polsku, zaraz sobie przypomnę. Czas miodowy, właśnie. Miesiąc miodowy, o. Miesiąc miodowy, czyli no, po powrocie tego partnera pragniecie właśnie mieć piękny czas romantyczny, piękne chwile miłosne, intymne z tym partnerem. Właśnie tu jest taka karta, która obiecuje miesiąc miodowy, więc tutaj też mówi ta karta o tym, byś to, no, że to, żebyś przeżywała to pięknie, prawda, celebrowała właśnie jakby
ten czas, czy nawet urlop, może jakieś, nie wiem, perspektywa jakiegoś wspólnego urlopu, czy czas wspólnie spędzony po tym powrocie partnera, żebyś to właśnie doceniła, byś się tym delektowała, byś cieszyła się i miała no, pozytywne tutaj energie, prawda? Jeśli uda się właśnie ten powrót do siebie, by spędzać ten czas właśnie po powrocie wspaniale, w pięknej, romantycznej atmosferze. O tym mówi ta karta. Miesiąc miodowy się nazywa, więc no miesiąc miodowy na pewno jest to piękny czas dla takiej pary. Zobaczmy sobie Energy Oracle, czyli energetycznie. Jeśli chodzi o powrót, action, czyli akcja, widzicie? Męska i damska wibracja, czyli ten Xinjiang, tak? To jest właśnie uzupełnienie się męskiej i damskiej energii, harmonizowanie się tych dwóch energii, właśnie w harmonii, współgranie ze sobą. Akcja, czyli męska i damska siła razem po powrocie. Tutaj te chmury się już rozjaśniają, prawda? Widać słońce, czyli w perspektywie widać jakieś tutaj no, nadzieje i właśnie dobre tutaj no, perspektywy. Chodzi też o to, że wymaga to jakiejś akcji, wymaga to aktywności, by do siebie wrócić. Także przemyślcie jakiś plan, jaka akcja byłaby potrzebna do tego, by spróbować właśnie tego powrotu do siebie, ponieważ Wy tego pragniecie, jesteście gotowi na akcję, prawda? Na końcu jeszcze karty Lenormanda pokazuje mi się właśnie krzyż, czyli na pewno ten kryzys teraźniejszy obciąża Was bardzo. Być może jest to związek karmiczny, być może jesteście właśnie takimi Waszymi duszami, duszą bardzo mocno związani i to czujecie. Jednakże, co mówi na pewno ta karta, że ten powrót jest dla Was bardzo ważny, istotny i o tym po prostu intensywnie myślicie na poziomie głowy i serca, co pokazały również tu karty, więc ta karta mówi szczególnie o rzeczach najważniejszych dla Was, więc podkreśla jakby ważność tego powrotu właśnie i danie sobie jeszcze jednej szansy, prawda? Czyli akcja, nadzieja, dobre, pozytywne myślenie, to są te rady kart. Dobrze, kochane, jeszcze tu wylosowałam kartę właśnie z orakel miłości w kształcie tych serc, to są piękne karty i tutaj mówi ta karta Ich liebe dich, to znaczy ja kocham Ciebie, więc Wy macie takie miłosne energie w stosunku do partnera. Czyli Wy na pewno kochacie partnera i Wy na pewno chcecie, by on do Was wrócił, czyli ta osoba, w której jesteście zakochani, zakochane, chcecie, by do Was wróciła. Zobaczmy teraz, co Wasz partner myśli o powrocie i czy chce tego powrotu na poziomie mentalnym, emocjonalnym i co zamierza właśnie. Więc partner, o którego pytacie, lub osoba, powiedzmy, bo może być to też partnerka, tak, w różnych konstelacjach tutaj związkowych, w zależności kto pyta, osoba, o którą pytacie, jest w tej chwili na bezdrożu, nie wie, co właśnie zrobić, nie wie, jak się zdecydować, nie wie, w którą stronę pójść i nie wie, jaką decyzję podjąć, czyli waha się jeszcze, jest niepewna tej decyzji, jest jakby jeszcze na etapie rozmyślania, ponieważ jest tutaj ten rząd, tutaj co w głowie partnera, no coś umarło między Wami, tak? Jest śmierć, coś umarło, komunikacja, związek. Ten kryzys na pewno stworzył coś, co umarło właśnie między Wami. Ten koniec jednak regularnych spotkań, regularnych kontaktów właśnie zakłócił Waszą harmonię. I właśnie to jest ta śmierć, pokazuje tutaj no, dokumentny jakby koniec, prawda, niepewność sytuacji, ale śmierć jest również po to, by narodzić się jak Feniks z popiołów, czyli by jeszcze raz właśnie narodzić się i spróbować jeszcze raz odrodzić się na nowo, tak? Czyli to tak jakby jest karta zmartwychwstania w tarocie, karta sądu ostatecznego, czyli tutaj coś umarło, by coś mogło się być może nowego narodzić, co ewentualnie będzie jeszcze lepsze lub bardzo też piękne po powrocie. Chodzi tutaj też o to, że partner w głowie ma chęć komunikacji z Wami,
i myśli również o komunikacji z Wami i chce bardzo tutaj nawiązać jakiś kontakt, czy no, pisemny, czy telefoniczny, czy jakieś spotkanie, tak? Czyli to pragnienie w jego głowie jest, to nie daje mu też spokoju, chciałby odrodzić ten kontakt, ponieważ tu odradza się coś, właśnie ten kontakt, czyli pomimo, że jest jeszcze, waha się i jest niezdecydowany, chce tego kontaktu. I teraz jeśli chodzi o lustro, ten rozkład lustro, chcę pokazać, że karta właśnie na poziomie głowy partnera i na poziomie właśnie mentalnym głowy waszej jest ta sama. Czyli oboje myślicie o komunikacji, o rozpoczęciu właśnie znowu jakichś kontaktów telefonicznych czy pisemnych tutaj ze sobą, czy jakichś spotkań. Czyli oboje macie to samo w głowie, to same myśli, to samo pragnienie, prawda? Zobaczmy, co ma partner na poziomie głowy. Na poziomie głowy partner chciałby rozpocząć z Wami nowy rozdział. Czyli chciałby otworzyć tą księgę i napisać drugi rozdział tej pięknej, miłosnej historii między Wami. Jest to jego najgłębsze życzenie, marzenie, najgłębsze spełnienie marzeń, jakby byłoby to dla niego, gdyby napisał z Wami jeszcze jeden dalszy rozdział tego pięknego związku, tej relacji miłosnej. Pragnie o tym i analizuje to. Na poziomie serca analizuje on widocznie swoje emocje, uczucia do Was, myśli o spełnieniu marzeń, o nawiązaniu właśnie jakichś tu kontaktów, tak, bo to ma w głowie, więc myśli, jakby analizuje, czyli to potwierdza tę kartę jego niezdecydowania, w którą stronę jeszcze pójść, jego wahania, ponieważ tu również w sercu patrzy, jakby bierze wszystko pod lupę, analizuje, myśli, być może jakiś robi plan tutaj, by spełnić te swoje najgłębsze marzenia i by właśnie otworzyć z Wami ten nowy kapitel książki, czyli nowy rozdział, tak? Więc jest tu chęć powrotu właśnie i marzy o tym, myśli głęboko o tym, jednakże no jeszcze analizuje, grubluje, waha się i tutaj spogląda jakby z różnych stron, tak? Czy to się może udać? Dobrze, więc tutaj było to na poziomie serca. Co zamierza partner? Kochani, bardzo piękna karta akcji. Także u Was była akcja, przypominam, u Was była akcja, tak, galopujące konie, męska i damska tutaj energia i u niego jest akcja. Akcja, czyli to samo, ta karta oznacza identycznie to samo. Akcja, uleczenie właśnie tutaj tej relacji, tego milczenia, tego kryzysu. Jakieś tutaj wiadomości, które do Was już gnają, pędzą. Jest to karta szybka, szybkie tempo, energiczna, tak? Czyli partner tutaj co zamierza? Na pewno kontaktu z Wami, kochani, emocje. Karta emocji, które płyną w tej wewte, jakby nie dają mu spokoju. I karta podjęcia ryzyka, czyli on chce zostać w tej grze z Wami, nie chce zrezygnować z tej gry, jest gotowy podjąć ryzyko, jest gotowy po prostu, no myśli, że być może ta gra przyniesie mu szczęście, tak? Jeśli zaryzykuje, to przyniesie mu to szczęście. Przypominam, kochani, że miałyście tą samą kartę, tutaj na poziomie serca. Też jesteście gotowe podjąć ryzyko. Też partner jest gotowy podjąć ryzyko, czyli macie to samo tutaj jakby, no, Wy na poziomie serca, a on na poziomie planów, tak? To, co zamierza. Jesteście gotowi na akcję, ryzyko, spróbowanie jeszcze raz, pomimo to, że nie wiecie, jak to się skończy, tak? Czy jakimś hukiem, czaskaniem drzwiami, czy miodowym miesiącem właśnie jakimiś tutaj pięknymi, romantycznymi chwilami, które się, no, które się spełnią, tak? Jako Wasze marzenie. Więc jesteście na pewno oboje tutaj zdolni do podjęcia jakiegoś kroku, zaryzykowania. Kochani, no emocje tutaj partner ma, szarpanie się myśli, właśnie emocji pływają w tej wewte, tak? Także nie dają mu te emocje spokoju, bardzo silne są też. I to właśnie sprawia, że chce jednak podjąć ten krok, pomimo że się waha jeszcze. Zobaczmy teraz kartę Tarota jako radę na stronie partnera, czyli co partner tutaj myśli. No tak, pasuje to bardzo, kochani. Jesteście tutaj kochane, tutaj partner, przepraszam, osoba zakochana,
o którą pytacie, kochane, jest w smutku, rozpaczy, rozczarowaniu, jakiejś rozterki, odłożyła na razie ten związek, te emocje. Widzicie, to serce leży tu na boku, odsunęła się od emocji. Pomimo to, że te emocje nie dają na pewno tej osobie, o której pytacie, spokoju, bo się męczy, prawda, widać taką mękę, czwórka mieczy, czyli oczywiście ta czwórka mieczy jeszcze tu podkreśla, że zostało coś przecięte, zostało coś skończone między wami, tak, zakończone, dlatego jest tutaj rozpacz, potrzeba odpoczynku, regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy i właśnie w tym stanie jest wasz partner, partnerka, o którą pytacie, w której jesteście zakochani, na którego czekacie, na którą czekacie, więc ona potrzebuje takiej regeneracji, by poukładać sobie myśli, także analizuje, tutaj też to jest właśnie potwierdzenie, tak, analizuje, waha się, nie wie, w którą stronę pójść, nie wie, co, jaką decyzję podjąć, pomimo tych silnych emocji, tak, pragnienia, kontaktu, jest tutaj jeszcze takie wahanie, rozterka, potrzeba, by odbudować swoje siły, tak, i powiem wam, że tutaj właśnie myśli, rozpatruje właśnie te wasze sprawy, problemy, dylematy na poziomie mentalnym, ponieważ miecze mówią o właśnie intelekcie, więc odsuwa emocje na razie, pomimo że go męczą, dręczą i chce rezolutnie tutaj logicznie przemyśleć właśnie na poziomie mentalnym w głowie, co chce zrobić, jak należy to zrobić, czy chce powrotu. Zobaczmy jeszcze, kochani, co mówi orakel miłosny do waszego tutaj partnera. Make the effort, czyli będzie tutaj great love is worth taking the step you are guided to take. Ok, czyli musicie zrobić duży krok do waszej pięknej, wspaniałej miłości, by właśnie tutaj nastąpił ten powrót. Czyli dzieci, nowy początek, tak? Dzieci symbolizują nowy początek. Duży musi być tu krok podjęty, odważny do tego, by właśnie zacząć coś jeszcze raz, dać sobie szansę, stworzyć jeszcze coś właśnie od nowa. Czyli duży krok musicie zrobić w tym kierunku jakiś, jakaś akcja, duży krok, by rozpocząć nową komunikację. I karta oraklu energetycznego, Hyla of the Ages, czyli uleczenie czasu, czyli okej, Hyla, czyli jakby ten, no, osoba jakaś taka spirytualnie tutaj uzdolniona, czy jakiś uzdrowiciel, jakiś tutaj ktoś, kto uleczy wasz ten teraz czas kryzysu, ten czas taki trudny, który teraz przechodzicie, tak, bez komunikacji, bez spotkań, bez partnera, także tutaj jest osoba, która potrafi to uleczyć, czyli ta karta mówi o tym, że należy jeszcze być cierpliwym i mieć jeszcze w sobie jakoś taki spokój, że te sprawy potrzebują jeszcze czasu. No jest tutaj właśnie ta karta u partnera, że potrzebuje czasu na regenerację. Właśnie ta karta mówi również tutaj, że potrzeba czasu na uzdrowienie tych relacji między wami, ponieważ coś zaszło, jakieś być może tu oszustwa, kłamstwa, jakieś zdrady być może, tak? Jakieś tutaj no, niejasne sytuacje, ponieważ nie ufaliście, tak? Nas właśnie w głowie jesteście zablokowani, nie ufacie, więc to wszystko potrzebuje jeszcze wyleczenia i czasu, prawda? Musicie manifestować, musicie robić rytuały przyciągania miłości, oczyszczania, prosić właśnie o tutaj to uzdrowienie, tak, tych złych energii, negatywnego myślenia. No i karta na dnie talii Lenormand pokazuje mi mosty. I teraz chcę zwrócić Państwa uwagę, że u osoby pytającej tutaj, co zamierza, były też mosty, więc znów jest ta sama, jakby to odbicie w lustrze rezonuje, tak, ta wróżba lustro rezonuje pomiędzy waszymi tutaj marzeniami, co zamierzacie. Zamierzacie kontaktu, zamierzacie podjąć ryzyko, zamierzacie podjąć drogę, by się spotkać, znów komunikować, odnowić kontakt. Pomimo, że te mosty są trudne do przejścia, ale chcecie spróbować, chcecie podjąć właśnie to ryzyko, oboje. Tutaj partner też, te karty się powtarzają właśnie u was, w waszym czytaniu, w odbiciu lustrzanym. Jeszcze
kartę na stronę partnera z oraklu miłości. The answer is ja, czyli odpowiedź jest tak. To jest to, co chce do Ciebie powiedzieć partner. Czy chcesz powrócić? Czy chcesz tego powrotu? Odpowiedź jest tak. Czyli nie ma bardziej jednoznacznej odpowiedzi, kochani. Tą kartę wylosowałam, oczywiście nie wyciągnęłam jej specjalnie, by było tutaj wesoło, tylko tą kartę wyciągnęłam autentycznie z całej talii tego oraklu miłosnego. Odpowiedź jest tak, więc partner chce wrócić, tylko na razie jeszcze jest w rozterkach, w analizie, w myśleniu, jest w tym, jest w tym właśnie stanie. Więc dajcie mu czas. Dajcie mu uleczyć te jakieś tutaj chorobliwe emocje, jakieś negatywne myślenie. Dajcie mu czas. Bądźcie cierpliwe. Także piękne czytanie, wspaniałe energie, pozytywny rezultat tego czytania. Z dwóch stron widzę, że chcecie do siebie powrócić. Zarówno wy, osoby pytające, jak i osoba, o której myślicie, w której jesteście zakochane, zakochani, też myśli o powrocie, tylko potrzebuje być może więcej czasu na to. Więc dajcie jeszcze troszkę czasu tej osobie. Zrobimy sobie aktualizację lustra za tydzień. Zobaczymy znów, jakie tendencje będą. Wspaniałe czytanie, raczej pozytywny właśnie wynik. Także życzę Państwu, by ten powrót się zrealizował, bo widzę, że dwie strony tego chcą i pragną. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego. Chcę Wam pomóc tutaj tym czytaniem, byście wzięli wskazówki sobie z tych kart i przemyśleli jeszcze raz właśnie tutaj, jaką akcję musicie zrobić, by do siebie powrócić. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Proszę o subskrypcję, like i komentarze. Proszę o komentarze, czy rezonuje ta wróżba z Wami. Bardzo będę się cieszyła i proszę o abonament mojego kanału z dzwoneczkiem, by dowiadywać się o nowych premierach filmików. Dziękuję serdecznie. Miłego weekendu. Do usłyszenia już niedługo.